Poczytaj mi, proszę, o franku na konkursie ryków. Z dedykacją dla Nicole z Irlandii. Ze skraju puszczy ktoś obserwował okolice. Był tak dobrze ukryty, że wśród liści widać było prawie wyłącznie jego wyraziste oczy, które przenikliwie wpatrywały się w przestrzeń dookoła. Gdyby jakieś zwierzę tu podeszło, na pewno wystraszyłoby się tego spojrzenia. Wyglądało to tak, jak gdyby należało do groźnej bestii pszczajonej tutaj w poszukiwaniu zdobyczy. Te oczy należały do Franka, młodego dinozaura, który przychodził w to miejsce, by podglądać zwierzęta na równinie. Nie był takim zwykłym dinozaurem. Należał do gatunku Tyrannosaurus rex. Były one najgroźniejszymi i najstraszniejszymi na ziemi. Dorosły tyrannosaurus sięgał swoją wielką głową szczytów najwyższych drzew. Jego paszcza pełna była wielkich i ostrych zębów, zdolnych przegryźć lub nawet połknąć w całości wiele mniejszych zwierzaków. Nie na darmo w ich nazwie było Rex, czyli król. Franek był jeszcze młodziutki. Stojąc na wyprostowanych dwóch łapach, był niewiele wyższy od dorosłego człowieka. Jednak już teraz, od przodu głowy do końca ogona, był dłuższy od sporego auta. W każdym razie od tych samochodów, które spotykało się jako rysunki na ścianach jaskiń. Tyrannosaury były wielkimi i groźnymi drapieżnikami, które polowały na inne zwierzęta. Ale nie franek. I nie tylko chodziło o to, że był jeszcze mały. On po prostu wcale nie czuł się taki groźny jak inne. Gonitwa za zdobyczą nie wydawała mu się takim dobrym pomysłem. A na myśl o uczestnictwie w polowaniu dostawał gęsi skórki. Lubił za to gotować ze swoją mamą w kuchni. Wynajdował w lesie przeróżne rośliny, którymi później przyprawiał potrawy tak, by jak najlepiej smakowały. To on jako pierwszy znalazł i przyniósł liście tymianku i posypał nimi pieczeń, która tak wszystkim smakowała ostatnim razem. Wszyscy go wtedy bardzo chwalili i gratulowali pomysłowości, a już najbardziej uwielbiał pieczenie ciast podawanych podczas najważniejszych świąty dinozaurów. Pranocował nad nimi wtedy długo i w skupieniu. Musiały być one ogromne, bo przecież wielkie dinozaury potrzebowały wielkich kawałków, by chociaż dobrze poczuć smak. Dzisiaj jednak nawet na to nie miał ochoty. Zbliżało się wielkie święto, w którym tego lata i on miał wziąć udział. To był najważniejszy dzień dla młodych tyrannozaurów. Podczas święta odbywał się konkurs na najstraszniejsze głosy. Wszystkie dorastające młode miały wystąpić wobec całego stada i zaryczeć najgroźniej jak potrafiły. Tak żeby cały las trzymał oddech i wsłuchał się wystraszony. Taki to był egzamin wejścia w dorosłość dla tyranozaurów reksów. Ale Franek wcale dobrze nie ryczał, właściwie bał się nawet dobrze spróbować co dopiero stojąc przed wszystkimi na polanie podczas Wielkiego Święta. Może gdyby dużo ćwiczył, to szłoby mu lepiej. Ale jak tu nawet próbować, kiedy dobrze nie wychodzi? Na myśl o tym, aż jego dinozaura skóra cierpła mu na karku. Był już wieczór, gdy wracał do domu po całym dniu. Już z daleka słyszał swojego tatę, którego głos rozlegał się po całej okolicy, gdy wołał coś do mamy. Spotkał go przy wejściu do ich jaskini. Jak tam? Wszystko gotowe na jutrzejsze święto? – spytał tata. Franek spodziewał się tego pytania, ale wcale się na nie nie ucieszył. Nie miał nic dobrego do powiedzenia. Tak, tato, powiedział tylko cicho i nie podnosząc głowy. Co się stało? Jutro wielki dzień. Nie cieszysz się? Dopytywał ojciec. Ja nie chcę występować na dniu ryków, odważył się powiedzieć. Ja chyba wcale nie potrafię. No co ty? Każdy dinozaur potrafi, usłyszał odpowiedzi. Tobie to łatwo mówić, bo ty tak wspaniale potrafisz zaryczeć, wykrzyknął Franek. Posłuchaj, synu. Myślisz, że jak się urodziłem, to zaraz tak było? Oczywiście, że nie. Jak byłem mały, to w ogóle mi to nie szło. Każdy potrafi ryczyć, ale żeby robić to dobrze, to trzeba sporo ćwiczeń. Tata uśmiechnął się do swoich wspomnień. Pamiętam, jak kiedyś ukryłem się w krzakach przy wodospadzie, by poćwiczyć. Nie chciałem, żeby ktoś słyszał, jak próbuję, bo dobrze mi to nie wychodziło. To, co z siebie na początku wydałem, bardziej przypominało skrzeczenie wielkiej żaby. Słysząc to, wszystkie zwierzęta z jeziorka zaczęły się strasznie śmiać. W pierwszej chwili zmieszałem się i zastydziłem. Ale po chwili zacząłem się śmiać razem z nimi, bo ten mój ryk rzeczywiście był bardzo zabawny. A potem jeszcze dużo czasu na różne sposoby skrzeczałem, piszczałem, zgrzytałem, buczałem. Za każdym razem śmiejąc się wesoło. Nikt się nie rodzi mistrzem ryków. Odgłosy, które z siebie na początku wydajemy, są zwykle nieudane, a często nawet śmieszne. Bawienie się nimi pozwoliło mi odkryć, jak to najlepiej robić. Bez tego nie byłbym tak dobry, jak jestem teraz. Tak jak nikt nie nauczy się chodzić, bez wracania się na początku. Franek słuchał tego z otwartymi oczami i rozdziawioną buzią. Do głowy mu nie przyszło, że jego tata nie umiał kiedyś groźnie ryczeć. A tymczasem on, wspominając dawne czasy, próbował teraz przypomnieć sobie najzabawniejsze odgłosy. Gdy zaskrzeczał jak żaba, zaczęli się razem strasznie śmiać. Teraz ty, spróbuj wydać sobie najdziwniejszy głos, jaki ci się uda. Powiedział tata, gdy złapali oddech. Franek nadał się i dmuchnął z całej siły. Zabrzmiał to jak dźwięk, który wydaje ogromniasty bąk. Znowu zaczęli się razem śmiać. Potem jeszcze do późnej nocy siedzieli przed jaskinią i bawaili się potwornie, hałasując. Następnego dnia na konkursie wszyscy byli bardzo spięci i zdenerwowani. Wszyscy oprócz Frania. Nie umiał wprawdzie wydawać najgroźniejszych ryków w całym stadzie, ale jak się bardzo postarał, to przeciętnego mrówko mógłby wystraszyć. Jednak nie to było najważniejsze. przede wszystkim potrafił bawić się i śmiać z tego, co robił. No i wiedział, że jeśli będzie chciał ćwiczyć, to może w to być w tym całkiem dobry. Ale mistrzem przerażających głosów, to on i tak nie chciał zostać. Kiedy przyszła jego kolej i wystąpił, to śmiechu i radości było co niemiara. Niektórzy co prawda krzywili się, że jak to? to? To wcale nie są straszne ryki i to nie tak powinno być. Ale i tamci zaczęli się w końcu śmiać razem ze wszystkimi. Franek oczywiście nie wygrał konkursu, ale i tak bardzo był z siebie zadowolony. Mógł teraz trąbić, buczeć i wydawać takie odgłosy jak chciał. I to niezależnie od tego, kto to słyszał i co sobie o tym myślał. Bo najważniejsze, że on sam czuł, że coś fajnego z tego powstaje. A radości było przy tym tyle, że brzuchy wszystkich od śmiechu bolały jeszcze następnego dnia. A kiedyś może będzie też konkurs na pieczenie ciast. A wtedy to już nikt nie będzie miał szans z Frankiem.